Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, speedrun się już zakończył. Niedługo startuje speedrun 2.0 na dłuższy czas, ale postanowiłem jeszcze wykorzystać to konto i zagrać sobie na jedną minutę. I postanowiłem zrobić taki mały challenge, że będę grał 90 minut, ale rozłożę to co najmniej na dwa odcinki. I będę grał na jedną minutę. Ja wiem, że gra na jedną minutę to praktycznie nie szachy, ale robię to dla zabawy. Zobaczymy w przeciągu 90 minut, jaki ranking uda mi się uzyskać z 300. No więc startuję, szukam sobie przeciwnika. Mamy i jedziemy. No dobra, E4. Tutaj oczywiście komentarz będzie skromny, gdyż trzeba się skupić głównie na grze. Oj, już tutaj E5. E5 to w ogóle jest zły ruch, no to już muszę to powiedzieć. Atakuje dwie rzeczy. Dobra, tu już zdobywam pionka. No tutaj czas jest oczywiście bardzo ważny, żeby jak najszybciej tutaj wykonywać te posunięcia. Czas będzie decydował w większości przypadków. Tu już mogę wieża D8 zrobić, ruch deklarowany. C6, można było w sumie zbić, wybicie. Myślę, że po prostu wybicia tutaj będą bardzo korzystne i szybkie. Ale jak gość ranking prawie 400, to muszę powiedzieć, że nieźle gra. A mogłem wziąć tutaj z szachem. No, dalej mogę wziąć i sobie wrócimy. Tutaj ja mogę jakieś przypadkowe szachy też dawać. Grunt to nie dać sobie tutaj zrobić krzywdy. I teraz zasuwam pionkiem. Jeżeli F4, to skoczek na C4. Zobaczymy, ile to się... Król F8, zagramy tak, żeby pilnować piona. Może skoczek, a może skoczek C4 z planem tutaj, może jakieś B6 wrzucimy. Przeciwnik już ma kilkanaście sekund, więc jest dobrze. Coś tu jeszcze próbuję. O, podstawił figurę, no to tak, tu już się powoli sypie. Dobra, lecimy dalej. Plus 221 oczek. Na początku, jak się wygrywa, to skacze to bardzo, bardzo mocno. Lecimy. D4. Przeciwnik już ma 600 rankingu. No, ciekawy jestem właśnie po 90 minutach, jak to się potoczy z tym rankingiem. Taki challenge'ik mały zrobimy sobie, żeby się nieco pobawić. Przeciwnik poddał. Na szczęście 0 do rankingu, nie zrobił ruchu. Oj, F6, już widziałem te posunięcia, nie są to dobre ruchy. Aczkolwiek teraz wyszło dobrze, ja niepotrzebnie hetmana wymieniłem, ale nie szkodzi. Grunt tutaj, żeby te figurki sobie szybciej wyprowadzać, to jakieś B5 będzie, no to przygotowana jest już długa roszada. Może jakiś goniec D5. Oczywiście te moje ruchy nie będą do końca super poprawne. W buletach zawsze tak jest, że gramy troszeczkę gorzej, jeśli chodzi o jakość szachów. Dobra, weźmiemy parę gońców. Tu wisi wieża. Dostrzega, wszystko widzi. Skubaniutki. No powiem wam, na minutę tutaj są zawodowcy. Siatkę matową spróbuję tutaj przeciwnikowi zestawić. O rety, co grać? Co grać? Gdzieś tu skoczka muszę przerzucić. Nie, tutaj nie ma czasu na myślenie. Tutaj trzeba po prostu grać jak najszybciej. O, zrobimy szacha i zdobywamy tutaj figurę. Bierzemy wieżę. No, przeciwnik już ma kilkanaście sekund, więc chyba do wora. Jeszcze zobaczę w trakcie rozgrywania tego 90-minutowego challenge'u, czy nie zrobię pół godziny, czy dwa razy po 45 minut. Zobaczymy w trakcie, jak wyjdzie. Lecimy dalej, przeciwnik 628, to może jakiś D5. O, podstawił figurę, tak to jest w zwykle buletach, słuchajcie. Już podstawka figura w drugim ruchu. No, to jest... Czasem robisz deklarowany ruch i się udaje. Ciekawe, czy hetmanem zbije. Nie zbił hetmanem. No, wyprowadzę figurę, nie będę zbijał. O, super. Tak można grać. Figura więcej, więc wszystko staramy się wymieniać. Nie musimy oczywiście od razu na przykład zbić skoczka, jest to zbędne. Wyprowadzamy kolejną figurę jak najszybciej. Tutaj ciach. Ok, robimy długosza. Atakujemy pionka, bierzemy pionka. Bierze D8. Wszystko wymieniamy. Ale trzeba na czas zwracać uwagę bardzo mocno. I pakujemy się tam skoczkiem. Ok. Skoczek chyba H5 będzie świetny. Z uwagi, że jak na F4 sobie stanę skoczkiem,
To będę świetnie to go tutaj kontrolował. Jeszcze G5 go przygwożdżę nieco. No dobra, możemy już sprzątać piony. No on tutaj podstawił, jak widać. I obronić pionka wystarczy. Postawić wieżę na C5 i zasuwać pionkiem A. Już deklarowane ruchy, zobaczcie, jak pięknie samo się gra. Ok, mamy to. Lecimy dalej. Ranking już 726. Przeciwnik podobny ma ranking, więc gramy. Gambit szkocki. Ostre debiuty lecą, ale widzę, że gość ładnie zagrał. Tutaj skoczek F6, to jest dobry ruch. Skoczek E5. A tutaj zrobimy roszadę. Czy zbije na E5? Można zbić w ogóle na E5? Chyba nie można. Bo teraz skoczek jest już mój, bo za chwilę zagram F4. No dokładnie. Więc się gość pomylił. Dobra, mamy. I koniec D3, blokujemy pionka. Teraz jak najszybciej wyprowadzić figury. Skoczek na F3 i żyjemy. Wracamy. O, podstawił. No to świetnie. To zbijamy i z powrotem. O, jakie prezenty dzisiaj. Tu chyba walnę, bo i tak jedna figura leciała. Tu damy szacha i szybkie wyprowadzenie gońca. Sprytnie, ale tutaj mamy też bardzo dobry ruch. Ok, tak, jeżeli F6 to skoczek. To już myślę, że bez znaczenia grunt, żeby tutaj nie przegrywać na czas. O, i mogłem wziąć wieżę, widzicie, no to jest ta prędkość. Na szczęście tu przeciwnik oddał. Dobra, mamy to. Wiadomo, tutaj czasówka. Przeciwnik ma 835. Znowu gambit szkocki. No to zobaczymy, jak to się potoczy. Dobrze zagrał. C3. Na F7. I tu się przeciwnik, mam nadzieję, pogubi. No tutaj jak wybił na B2, to w ogóle jest świetnie, możemy mocniej atakować. E5 od razu, lecimy na gościa. On nie może zrobić roszady. To jest bardzo dobra wiadomość. Może hetman E3. W buletach trzeba starać się grać względnie takie proste posunięcia. Oczywiście taktykę ogarniać trzeba, no ale to się tak łatwo mówi zawsze. Łatwo się mówi, trudniej się robi. Ok, ten ruch widziałem. Zróbmy sobie kulturalnie roszadę, chociaż skoczek C3 można było pewnie zagrać. Zagramy teraz i tak bazujemy na związaniu. I tak zdobywamy figurę, bo zaraz wieża E1. Dokładnie. I ataki na hetmana. Wieża. Dobrze, skoczek broni, bo tutaj byłoby gorąco. Oj, mogłem to gońcem zbić, zobaczcie, widzicie, jednak za szybko troszkę pograłem. No takie błędy będą się zdarzać pewnie, jeszcze nie raz. I lufcik trzeba zrobić za chwilę. Goniec C3, nie puszczam nigdzie skoczka. H4 jakieś sobie zagrajmy, żeby ten lufcik był. Dobra, chyba czas spadł. Lecimy dalej. 863 już ranking. To może obronę nowoczesną. Ale gość chciał zrobić mi tutaj psikusa. Psikusa chciał zrobić szewskiego. No dobra. Rozwijamy figury. Ale spryciarz, spryciarz, trzeba przyznać. No i co tutaj na C7? Próbuję takich tanich sztuczek. A my mamy już świetną pozę. No to A6. Do widzenia. Może skoczek do centrum. Chociaż bez sensu to chyba było posunięcie. Ale niech myśli. Tutaj wymieni, no to super, to od razu deklarowane. B5, B4. Tu się broni.
Tu zaatakujemy, zobaczymy jaka będzie reakcja. Dobra, odejdzie goniec, goniec bije na B2. I zyskujemy materiał. Raczej skoczka weźmiemy. No i co, w takich sytuacjach wyprowadzać należy figurą. Tutaj będzie planował na pewno E5. Zagramy D5, a jednak nie. Dobra, idziemy E5 sami. Goniec na aktywną pozycję, goniec E6. Kontrolujemy czas, wszystko jest dobrze. Zbije pionkiem, uaktywniła się w ten sposób wieża. No, przeciwnik nie ogarnął, ok. Grozimy matem, wieża bije F3, jest mat. Dobrze, lecimy dalej. Przeciwnik 909. No i gambit szkocki po raz kolejny. Póki on idzie, to gramy. Ok, znowu C3. Czy będzie to samo bicie? Jak zbije? No, znowu to samo, więc tutaj pewnie przeciwnik będzie się gubił. Trochę myśli. Myśleć tu nie wolno. Nie można tutaj myśleć. Myślenie tutaj jest... Myślenie tutaj przeszkadza. Dobra, szybka roszada. Zaraz, czy jest ruch? Jego! Ale bym palnął gafę, jakbym zrobił roszadę, on zagrałby D6. Trzeba było mocno na czas grać. Ok, hetman E3. Szybka roszada, on nie może tej roszady zrobić. Dobra. Nie można myśleć. Nie można myśleć, tu nie ma czasu na myślenie. Ok, skoczek do szacha. Jakieś F4. Tutaj wrzucimy jakieś dobijanie się na mata. Mata nie ma. Ale będziemy straszyć. Jak H6, to hetman na G6 może zagrać. Jak bicie skoczka, to wieża E8. Jednak zagrał inaczej. No to co, wracamy hetmanem, stwarzamy cały czas groźby przeciwnikowi. O, skoczek wzięty. Dobra, tu się wymieni. Hop, mamy mata, dobra, nowy przeciwnik, lecimy, 999, E3, no to mamy po E5 tempo więcej, on chce nam dać szewca, skubany, nie daje za wygraną, to tutaj lecimy, roszada, szybko wybija, no tak, to są bulety, oczywiście, to wiemy. Trzeba grać szybko. Bardzo odważnie. Tutaj widzę sobie gra. Dosyć szybki jest gość. Chyba wieża na F3 za chwilę będzie... Dobra, tutaj weźmiemy. I zagramy sobie wieżą na F8 z próbą wybicia skoczka. Taki ruch? Nie, no nie można, bo jeszcze są szachy, więc nie działa. No dobra, zbijemy. To jest takie troszeczkę intuicyjne poświęcenie. Ale raczej będzie to chyba działać. Tutaj sobie zbijemy. Oj, może za... Właśnie! Oj, muszę tak zagrać. Niebezpiecznie się zrobiło, aż... Dobra, na F2. Brzmi matem. Dobra, wybijam to i trzeba czasować. Trzeba czasować. O! Miła niespodzianka. To już mogę sobie walnąć. Dobra, mamy to. Lecimy sobie z nowym przeciwnikiem. Mamy już 1004 ranking. Idzie niezwykle dobrze. Ciekawe, do jakiego rankingu w tych buletach tutaj się uda dobić. Szybki, szybki jest, szybki jest. Już mi pozycja się bardzo podoba. Są pułapki.
weźmiemy tego gońca, skoczek C5, tutaj para gońców jest, świetnie. O, nie chcę wymienić. O, sprytnie, sprytnie zagrał. Wiążemy od razu skoczka. Nie no, bardzo fajnie zagrał, tutaj zbije. Spróbuję wymienić hetmana, spróbuję po prostu grać proste szachy. W buletach czas jest chyba tutaj najważniejszy. Oddanie jakości świadome, dobra, oddamy jakość. Wzięliśmy pionka, zepsute pionki. O, widełki się udały. Sekund. Mamy to. Gramy ze Stockfishem. No ale to jest tylko nazwa oczywiście. Ale presja jest. Jak to ze Stockfishem? Szybki, szybki jest, szybki. O, chwycę sobie pionka. Jak dają, to bierzemy. Tu A4 od razu atakujemy. Wybijanka, hetman B6 i tutaj na tego pionka będziemy sobie wiecznie polować. O, wymiana jak najbardziej. No to dwa pionki więcej, to już jest bardzo dużo. O, jeszcze gość chce wymieniać. Jak cudownie. Oczywiście wymieniamy, uaktywniamy gońca na F8, mamy dwa piony więcej i spokojna realizacja, może goniec B4, podprowadzimy króla, jak najbardziej wymiana to tym pionkiem oczywiście, żeby tutaj były złączone dwa. O, podstawka, jak miło. O, kolejna i kolejna i kolejna, dobra, mamy fajnie to, mamy to. Okej, mamy kolejnego przeciwnika, może D4 tym razem. Ciekawy wariant. Tutaj poszło bicie. Dobra. Dobrze, niech będzie goniec B3. Atakuje mi mocno. Gdzie proste zagrania, prosto gra. Dobra, lecimy gońcem na G5. Wprowadźmy wszystkie figury, niech sobie grają. Goniec H4. Diagonala słaba. Oj, mój drogi przyjacielu, tu będzie niedobrze. Lecimy. Hetman D6. Dobrze. Czy coś tutaj jest? No to wprowadźmy kolejną figurę. No przeciwnik jest powiązany tutaj jak baleronik. Nic tu nie można zrobić kompletnie. A, nawet spokojne H3 sobie zagramy. Na wyczekanie. Tutaj goniec C4. O, tu jest podstawka, ale... Dobra, skoczek B6. Ojej, ale miazga. Rzadki widok. Jedna figurka wzięta. Tu można teraz wziąć tą i tutaj, a jeszcze wieża wisi w ogóle. O, kolejna figurka wzięta. Dobra, wszystko weźmiemy. To skoczek G4. Dobra, matów nie ma. Mamy to. Lecimy z kolejną opcją, z kolejnym przeciwnikiem. Patrzę, tutaj zerkam na czas. Dobra, mamy E4, D5, skoczek w sobie wychodzi, a szach nastąpił na E6. A to ciekawe zagranie. Chyba niezbyt dobre, mi się wydaje. D3, ale... Sprytnie gra przeciwnik, tak nie boi się kompletnie konfrontacji. A, tak pograł. Ciekawie, ciekawie. A można było chyba zbić hetmana, choć nie wiem, czy to jest do końca dobry ruch. Hetman, skoczek D5 i tutaj będziemy atakować. A, nie tym skoczkiem zagrałem, szkoda, bo mogłem uzyskać przewagę. Wracam skoczkiem. No, gość tam coś tam ogarnia, widzę, że gra dosyć szybko, żwawo.
A mogę już pionka chycić. Chwycić, hop. O, bierzemy wieżę. To mi się podoba. Ojej, nie tu miało być, ale to jest chyba nieistotne. Tak, zagramy. Ha, skoczek tam pada. Dobra, tutaj trzeba bardzo jeszcze uważać samego końca mimo wszystko. Jakość więcej, ustawiamy pionki na białych polach, a teraz na czarnym polu zaatakujemy, bo jest wymiana. I lecimy, zbieramy pionki. No to kolejnego. A i tutaj jeszcze jakieś blisko, słuchajcie, jakieś maty groziły. Robię lufcik, bo tutaj było naprawdę niebezpiecznie. Przytrzymam pionka, żeby zbić na C6. I wrócę. Ale szybki jest gościu. A tylko, że już podstawił. Może oddamy. Żeby nie zapatować przypadkiem. O, nauka matowania. Szybkiego, szybka nauka matowania. Dobra, mamy to. Ale już gość stawiał naprawdę niezły opór. Niezły opór. Lecimy D4, skoczek F6. Czas nas goni, trzeba szybko grać. Dobra, dziwię się, że przeciwnicy grają w taki sposób. To związanie jest paskudne dla przeciwnika. Chociaż tu można inaczej było, chyba tak. Zbijamy. I grozi tutaj wybicie. A co to za pozycja? Nie wiem. No ale wybijemy to wszystko do końca. Zawsze nieco lepsza struktura. Ustawmy gońca na F8. Tak. Tu będzie wymiana prawdopodobnie. A, sprytnie, sprytnie. No, nie wiem, czy to jest lepsza czarnych, szczerze mówiąc. Chociaż tam struktura nieco przyjemniejsza, ale czy lepsza? Nie wiem, król do środka. C5 raczej słaby, bo na białym polu ustawiam sobie pionka. Tutaj F5 trzeba zagrać. Grożą widły na F4. Ale gość ogarnia, naprawdę, muszę przyznać. Tylko już troszkę wolniejszy, na szczęście dla nas. Dobra, i wieża gdzieś tam spróbuje aktywnie sobie podziałać. Dobra, no to mamy tutaj prawie mata mówię, bo... Okej, zbijamy pionka. I co nam to da? Tutaj mamy szacha. No to mata. Król zaszedł na F8, wprost pod mata. Lecimy E4. No ranking jest już całkiem niezły. 1158. D4. Często jest tak, że na pewnym poziomie, jak widać, bicie, to przeciwnicy po prostu to biją. Ciekawe. Zrobimy szybko roszadę. Tak. Tutaj wymusimy nieco bicie. Nie są to kompletnie moje schematy. Wydaje mi się, że czarne dostają fajną grę w tej sytuacji. Wybił, dobra, może skoczkiem tutaj. O, teraz to mogę zbić. To będzie dobre rozwiązanie. Okej, skoczek A4. A, przepraszam, najmocniej. Kichaweczka. No to C3, szybciutko podważamy pionkę, bo na jednej linii jest goniec. Dobra, ciach, ciach. Tutaj król F1 nie można bić, bo pułapki. Okej. Może skoczek C5, skoczek na D3, coś takiego. O, można tak? Może wieżą. Jak wymienię wieżę jedną, to będzie super. Jak z czasem? Z czasem jest bardzo dobrze, przewaga czasowa. Atakujemy. Dobra, tu wystarczy sobie ładnie królem podejść. Powinno się wszystko zgadzać. Ok, fajnie, lecimy dalej. Kolejny przeciwnik. E4, G6. Powiem wam, te bulety są nieco wyczerpujące. Chyba zrobimy sobie trzy części z tego challenge'u. Półgodzinne. Na razie idzie bardzo, ale przeciwnik jest szybki.
Ależ on jest szybki. Dobra, ale podstawił figurę. To się chwali. Znaczy, wiecie co mam na myśli. Dobrze dla nas. Dobra, goni mi hetmana. Nie goni. Tak, ja sobie sprytnie ucieknę. O, na C7. Tak można grać. Bierzemy kolejną zdobycz materialną. Może tak. To bijemy. Kolejna opcja. A, bierzemy. C5. Próba wymiany. Oczywiście wymieniać mi się nie opłaca. No i co ja mogę teraz? Wieża D8 może. Żeby zagrać E6 ewentualnie. I D5. O, tutaj to może się uda jakieś sztuczki zrobić. Szach, panie kolego. A, poatakujemy. Jak G3, to tu i bierzemy wieżę. No to macik. Ok, mamy to, mamy to. Ranking rośnie. 1200 już jest na horyzoncie. Gambit, przyjęty gambit hetmański. To nie jest dobry ruch, bo od razu atakujemy gońca. Mamy tempa do przodu. Są takie klasyczne błędy wśród osób początkujących. Dobra, hetman E2, będziemy bronić pionka. Tutaj pewnie będzie wybicie, założę się. Bijesz, bijesz, panie kolego? Nie bijesz, nie bijesz. Wiążemy skoczka. Napiera mocno tutaj mi na pionka, więc trzeba związać, zbić, zrobić roszadę i problemy znikły. Znikły się mówi, czy zniknęły? Dobra, skoczek E4. Tam zaraz mata zasadzimy na H7. A może i nie. Dobra, tutaj gońcem sobie wybijemy elegancko. Skoczek C6, to od razu dostanie łupnia. Ale sprytnie, sprytnie. Wieża jedynie tutaj muszę zagrać. Bardzo sprytnie. Oj. Zostawię pułapkę. Jak zbiję, to zagram skoczek F6. Widział chyba. No to atakujemy i tutaj przy okazji. Jeszcze tak. Grozi mat. Udało się dać mata, lecimy dalej. Okej. Okay. Przeciwnik pograł tymi bandowymi pionkami. Dobra, tu wracamy. O, pozycja miodzia. F5. Taka trochę z królewsko-indyjskiej. Dobra, pioneczek, hetman F6, E4, takie plany tutaj sobie można stosować. Z czarnopolowym gońcem w tych strukturach jest świetnie, jeżeli przeciwnik nie ma gońca czarnopolowego. I to jest bardzo, bardzo dobry układ. Od razu E4, żeby ten goniec miał przestrzeń. Dobra, A5, bo E4 to się tam otworzy fajnie, hetman F6. Tak, tutaj zahaczymy się, żeby dać mata przeciwnikowi. Tutaj, aha, to tutaj i na pewno zbije. Założę się, że się rozpędzi. A, jednak nie, widział, słusznie. No to mata nie ma, ale no, stoimy świetnie. Wieża. Zbije gońca, poświęcimy gońca, żeby wziąć na... Nie chciał. No to teraz na F6. To figura więcej. Ok, lecimy tutaj z atakiem bezpośrednim. Może F4. Zdwoimy wieżę. Grunt, żeby tutaj pograć już takie posunięcia względnie bezpieczne. Hop. Dobra, mamy to i prawdopodobnie ostatnia partia w tym odcinku. Szybkie granie. Okej, okay. Goniec się plącze. Oj, mój drogi przeciwniku. Figurę jak sprezentowałeś. O, i kolejna. Co tutaj się dzieje? Długa roszada. Szybkie wyjście skoczka. Może po prostu E3. I atakujemy na D7.
Czy skoczek D5 jest coś takiego? No jest. To tutaj może zagramy wtedy. Jak on zbije, zbijemy tam, zbijemy tu. Wszystko się zgadza. Hop. No to hop. No to hop. Ale wszystko poddawał. Hop, hop i mat. Dobra, dzięki za ten odcinek. 1266. Czekają nas jeszcze dwie części z tego speedruna takiego zabawowego. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.